łatwo znaleźć to miejsce, ale udało się. Udają, że 7 kanadyjskich pilotów zginęło. Natomiast pierwsze 2 brzmią polskojęzycznie. Oczywiście są z błędami, bo powinien być Szwajkowski i Łysak. Ale to trzeba jeszcze sprawdzić dokładnie. W tym miejscu w 1944 roku rozbił się bombowiec dywizjonu kanadyjskiego, w którym prawdopodobnie służyli też polscy piloci.